Hejka kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie taki znowu wyjątkowy vlog, taki edukacyjno-ekologiczny. Już ostatnim razem wam mówiłam, że warto takie tematy poruszać. Jak wiecie, ja lubię poruszać różne tematy na swoim kanale, więc dzisiaj was zapraszam na vlog o ekonomicznym podejściu do jedzenia, co się ma do ochrony środowiska, więc dzisiaj zapraszam was na takiego wyjątkowego vloga. No i zabieram was na zakupy najpierw. Chodźcie! Kochani, jak widzicie, jesteśmy już w sklepie i taka moja rada dla was, żeby kupować ekonomicznie i ekologicznie jedzenie, to dobrze jest zrobić sobie po pierwsze najpierw listę. Ja zawsze robię to na telefonie, żeby wiecie, później nie zużywać bez sensu papieru, a też nie iść na głodniaka, bo najgorzej jest, słuchajcie, jemy po prostu wszystko. Oczywiście najczęściej wybieramy takie gorszego typu jedzenie, czyli jakieś słodycze, wiecie, jakieś snaki, bo chcemy coś szybko kalorie przyjąć, więc dobrze jest pójść najedzonym do tego sklepu. Więc na liście mam wszystkie produkty, które muszę kupić. No i co? A może tym razem sobie jakieś szparagi, takie mamy ładne. Szparagi, słuchajcie, w sezonie, bo teraz jest sezon, przynajmniej tutaj na Florydzie, na szparagi, tak samo jak i na truskawki. One wtedy mogą dłużej leżeć. I to jest fajne, żeby sprawdzać właśnie przydatność tych produktów do użytku. Kochani, przy wyborze produktów, w ogóle zakupów, najlepiej jest oczywiście, wiecie, nie tak bezsensownie wrzucać wszystko do koszyka, tylko patrzeć, wybierać, zobaczyć, jak ten owoc się tu przedstawia. Akurat ja wam pokazuję na przykładzie ananasa, ale z każdą jedną rzeczą, bo wiecie, czasami się robi tak szybko te zakupy, a jednak warto je też obejrzeć, czy rzeczywiście one na przykład, nie wiem, muszą jeszcze dojrzeć, albo już są przedojrzałe, albo, no nie wiem, coś z nimi jest nie tak. Więc wiecie, warto popatrzeć trochę na te produkty, zastanowić się, czy na pewno je zjemy przez najbliższy czas, żeby, wiecie, bez sensu nie wyrzucać. Później wam pokażę też, jak przechowuję te rzeczy. Też, słuchajcie, warto zwrócić uwagę, czy nie jest taki owoc... czy wiecie, jeżeli go zjecie szybko, to takie obicie, no to w niczym nie przeszkadzają. Wtedy wiemy, że one są na pewno zdrowe, te owoce, i może nie takie, wiecie, jak tam jakiś robaczek sobie wejdzie od czasu do czasu, to nam nie szkodzi, ale warto jest, o tak jak to już jest takie naprawdę bardzo miękkie, więc warto je zjeść dzisiaj. To jeszcze by mogło chwilę poleżeć, ale na przykład są jeszcze takie, które mogą jeszcze sobie dojrzeć i wtedy możemy je dłużej przechowywać w lodówce. Kochani, wkręcić się można jeszcze bardziej w ten temat ekologiczny i użytkowania tego jedzenia, ekonomiczne takie użytkowanie tego jedzenia, bo zobaczcie, tu mamy banany, które są wszystkie pięknie popakowane, jakby razem każdy je sobie weźmie, a tutaj, jak widzicie, leżą banany, które są odłożone, one, nie wiem, ktoś je pojedynczo odłożył i warto takie banany wtedy kupić, bo one biedne są skazane już na wyrzucenie. Zobaczcie, że to są ładne banany, prawda? O, ten już też jest taki już trochę słaby, ale takie banany, które są obite akurat, fajnie jest użyć sobie do koktajli, które możecie wypić sobie rano. Nic to nie przeszkadza, a może też możecie zrobić ciasto bananowe. Warto też, kochani, sprawdzać datę ważności do spożycia, no bo nawet jeżeli mleko jest na przykład, no nie wiem, góra, mamy 2 dni na przykład do spożycia, no to wy musicie sobie wykalkulować, czy przez te 2 dni sobie to mleko zużyjecie. To jest dobre, no bo przeterminowane mleko, no niestety, ale no, chyba nikt nie chciałby go pić popsute, ale to też jest wasza oszczędność waszych pieniędzy. Więc warto jest, słuchajcie, sobie sprawdzać te daty ważności nawet w sklepie, podkreślam, bo ja się często spotkałam z tym, że jednak czasami było coś przeterminowane albo miało do jutra datę, więc warto to sprawdzać. Kochani,
My na przykład nie kupujemy wody w butelkach plastikowych, bo mamy akurat taką lodówkę, gdzie możemy sobie co chwila napełniać butelki wielorazowego użytku, więc polecam Wam takie. No i też w ogóle polecam Wam zaopatrzyć się na przykład w filtry, niż kupować co chwila, wiecie, dużo taniej Wam to wyjdzie. A tu, kochani, chciałam Wam pokazać słomki akurat wielorazowego użytku. Fajnie, bo już to naprawdę u nas wprowadzają też mocno tutaj w Stanach. Nawet można kupić sobie ze szczoteczką do mycia, coś innego niż plastikowe słomki, już jednak to się, wiecie, zaczyna więcej lepszych rzeczy dziać, więc super. Oprócz samych takich, wiecie, aspektów o ochronie środowiska, o ekologii, to już nie muszę Wam wspominać, żeby używać takie słomki, ale też zobaczcie, jaka to jest super oszczędność pieniędzy, no i łatwe takie w użyciu, no bo łatwo się to myje, łatwo się tego używa. Jak ktoś lubi słomki i musi używać słomek, to ja takie polecam. Kochani, wybieranie też mrożonek jest też bardzo fajną opcją, po pierwsze oszczędnościową, no i taką właśnie ekologiczną, bo chodzi tutaj o to, że te mrożonki możecie dłużej przetrzymywać u siebie w domu, możecie je wykorzystać po prostu za jakiś czas. O, takie krewetki, zobaczcie, taka duża paczka, możemy użyć sobie na przykład dzisiaj na obiad pół, a drugie pół na przykład za jakiś czas, zwłaszcza, że te niektóre mrożonki mają tutaj takie żyłkowe zapięcia, więc możemy to spokojnie jeszcze przechowywać na później. Kochani, przy okazji, jak już jesteśmy w sklepie, to chciałam Wam pokazać bardzo fajną opcję, żeby sobie wybrać pojemniki, w których możemy przechowywać sobie żywność. Dużo lepiej jest przechowywać czy szynkę, czy ser, czy jakieś mięso. Właśnie w takich pojemnikach mogą być one, tak jak tu Wam pokazuję, akurat szklane, najlepiej by było, ale są też, tu akurat mamy same szklane, bo chciałam Wam szklane pokazać, ale są też takiego typu plastikowe. Chodzi o to, że to są, wiecie, wielorazowego użytku i fajnie one trzymają jakby świeżość tych naszych produktów w lodówce. Kochani, kochani, jestem już w domu i właśnie będę robić obiad. No i właśnie z obiadami też jest tak, że możemy sobie to bardzo fajnie zrobić i ekonomicznie, i ekologicznie. Bo możemy po pierwsze robić sobie na przykład obiady na cały tydzień, sobie to wszystko zaplanować, co konkretnie, jaki produkt wykorzystamy. Albo możemy też, wiecie, wykorzystywać wszystko to, co mamy w lodówce. I na przykład możemy to, co już myślimy, że już do niczego nie użyjemy, a możemy jednak użyć. Na przykład zobaczcie, ziemniaki. Ziemniaki, które nam zostają z poprzedniego dnia, z obiadu, możemy spokojnie z nich zrobić na przykład kopytka, prawda? Albo na przykład sałatkę ziemniaczaną, w zależności jakie ugotujemy dzień wcześniej. Ja na przykład dzisiaj pokażę Wam taki patent. Mi został chleb, który już jest taki, wiecie, średnio świeży i nikt już z nim nie chce mieć kanapek, ale ja go wykorzystam spokojnie do zrobienia kotletów mielonych. On jest taki, wiecie, to nie jest taki chleb, jak jest w Polsce, on jest taki trochę ala jak bułka, więc on będzie idealny do kotletów mielonych, więc ja tak wykorzystuję. Wy jak też macie bułkę, czy nawet już bardziej czerstwy chleb, to można to użyć jako taka bułka tarta, nie? Do panierki. I ją normalnie przechowywać sobie w jakimś naczyniu szklanym, czy nawet, słuchajcie, w słoiku po ogórkach. Niby ja mówię, słuchajcie, o rzeczach, które tak naprawdę każdy dobrze o tym wie, ale jednak się o tym zapomina. Tutaj jest ten właśnie namoczony chleb w mleku. Jeszcze do tego dodaję cebulkę. No i to wszystko jakby dodaję już do tego mięsa. I wtedy to wszystko takie, wiecie, takie pulchne wychodzi, więc cały przepis zostawię Wam na dole w opisie pod tym filmikiem. Schowałam już wszystkie produkty do lodówki. No i właśnie, gdzie co najlepiej trzymać, żeby te nasze produkty dużo dłużej nam starczały. No i wiecie, przez to też
Im dłużej nam to, te produkty starczają, tym to jest bardziej ekonomiczne dla nas, ekologiczne przede wszystkim. Więc zaraz Wam pokażę, bo Wikusia przygotowała dla Was bardzo piękny rysunek, jak zresztą zawsze. Wikusia już pięknie dla nas przygotowała cały rysunek z wytłumaczeniem, co gdzie powinno być. No i tak, jak widzicie, na górnej półce powinny się znajdować produkty mleczne. Na środkowej półce produkty, które no, szybko się psują, mają taki, wiecie, krótki termin ważności, gdyż one właśnie wymagają przechowywania w temperaturze niżej niż 5 stopni Celsjusza, na przykład sery albo wędliny, albo jakieś dania gotowe. I później na ostatniej półce tutaj musimy trzymać produkty, które wymagają najniższej temperatury, czyli na przykład surowe mięso, jakieś tam ryby, ale też musimy pamiętać, żeby te produkty nie były jakoś zbyt długo przechowywane. No i półka tutaj w drzwiach, tutaj jak widzicie na przykład soki Wikusia napisała, to jest najlepsza półka do przechowywania produktów, które właśnie nie wymagają dużego chłodzenia, tak jak właśnie na przykład soki. No i tutaj dolna półka, piękne warzywa i owoce Wikusia narysowała, te dolne szuflady. To miejsca wysokiej wilgotności i temperaturze, dlatego przechowujemy właśnie tutaj warzywa i owoce. Mamo, jaki to ma wpływ na ochronę środowiska? Wiesz, Wikuś, jaki to ma wpływ na ochronę środowiska? Nie. To idziemy obejrzeć, bo jest nowy odcinek naszego latającego patrolu. Dobra. Idziemy oglądać? Tak. I tam wszystko Ci fajnie wytłumaczą, dobra? Tak. Kochani, jak zawsze przypominam Wam, kiedy jest program, więc premierowe odcinki są zawsze w środy w telewizji WPTV, a powtórki programu są w piątki. No to dobra, to co, oglądamy? Tak, oglądamy. Lecimy na misję, co? Znowu. Już nie wiem, gdzie tą rękę zrobić. Kanapeczki. Oj, moje ulubione ciastka. No bo dziś jest Mareczku o jedzeniu. Cześć, czekałam na Was. Dzień dobry. Będziemy robić zakupy? Dzień dobry, tak, będziemy robić zakupy, ale przy... My już zrobiliśmy, nie? Mama zrobiła. Marnowanie żywności. Czy wiecie, ile żywności marnuje się w Polsce i na świecie? Ile myślisz? No. 2 tony. 2 tony. Oj, o wiele, wiele dużo więcej. Moi drodzy, w Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności. Aż 1,3 miliarda ton żywności nadające się do spożycia, co pokazuje, że skala marnowania jest ogromna. A jaki to ma wpływ na środowisko? No właśnie, jaki to ma wpływ na środowisko naturalne? Niestety, ma to bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ wiąże się z utratą cennych zasobów, jakim jest woda i energia oraz paliwa, a także przyczynia się do uwalniania gazów cieplarnianych do atmosfery i sprzyja produkowaniu większej ilości odpadów żywnościowych. A jak Inspekcja Ochrony Środowiska przeciwdziała marnowaniu żywności? Przedstawiciele inspekcji kontrolują sprzedawców żywności i organizacje pozarządowe po to, żeby sprzedawcy przekazywali jak najwięcej żywności do organizacji pozarządowych i żeby żywność ta nie została w żaden sposób zmarnowana i trafiła do osób najbardziej potrzebujących. A co? Widzisz, dlatego zawsze Ci mówię, żebyś mi SMS-a wysłała, co kupić. Zanieść takie jedzenie do jadłodzielni. O, to jest fajne. Wiecie, co to jest? Tak, to takie miejsce... U nas chyba nie ma jadłodzielni. Nie ma co jest na jadłodzielni? O, zaraz zobaczysz, co to jest jadłodzielnia. Każdy z nas, jeżeli ma żywność, której nie jest w stanie spożyć, może przynieść do jadłodzielni i podzielić się z innymi. A kto może z tego korzystać? Czemu nie mamy tu? Każda osoba, nie ma czegoś takiego, która tutaj nie ma. Wiesz co, ja nie wiem, może przyjść i zabrać tę żywność i to całkowicie bezpłatnie. Czemu, tylko czemu nie tutaj? No się nie wiem dlaczego. Trzeba było sprawdzić, może jest coś takiego, gdzie można to oddać. A z tym na głodniaka, to wiem, bo ja wiem po sobie, jak to jest. Jak na przykład idę na zakupy, to jestem głodny, to mówię, nie, muszę coś zjeść najpierw, jak na przykład do Costco, nie? Tak.
muszę zjeść, bo ja po prostu bez sensu będę kupował, wiesz. Ja mówiłam o tym wcześniej właśnie, że w sklepie, żeby jednak zjeść coś przed wyjściem, bo się wtedy chce wszystko zjeść, nie kupić. Wszystko smacznie wygląda. Wszystko chce się kupić wtedy. No. Kochani, kochani, my już jesteśmy po odcinku. Bardzo nam się podobał. Znowu był bardzo ciekawy. Fajnie jest to oglądać z całą rodzinką, tak jak my to zawsze robimy, bo fajnie sobie jest podyskutować na te ważne tematy. No i tutaj też Was serdecznie zapraszam na dyskusję tutaj na dole w komentarzach, bo może mi jeszcze zdradzicie jakieś inne ważne elementy takiego oszczędnego i ekologicznego jedzenia. Jakie są Wasze sposoby, co u Was na przykład w danym mieście robią, żeby to jedzenie właśnie nie było marnowane. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze sposoby. Chętnie sobie poczytam Waszych wiadomości. No i odsyłam Was oczywiście do programu, do Latającego Patrolu, bo naprawdę warto się dowiedzieć tam dużo ciekawych informacji. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaczki. Pa!